witam was gorąco dziwadełka na moim kanale, gdzie zajmujemy się tylko i wyłącznie unboxingiem. Nie znajdziecie tu żadnych pranków, ani mądrości życiowych, ani zabawnych filmików, które miałyby wam poprawić humor. U mnie zawsze o tej samej porze cyklu galaktycznego jedyny niepowtarzalny, najprawdziwszy unboxing. Ja się nazywam Pawek z 5WRT. Ktoś jeszcze nie zapisał do subskrypcji? Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku warsztatu gonciarza. To jest taki nowy pomysł, który zrodził się pomiędzy mną a kolegium Da Vinci. Kolegium Da Vinci, moi stali widzowie powinni już kojarzyć. W zeszłym roku zrobiliśmy razem taki film pod tytułem Ciekawość. Zastanawialiśmy się. Dzisiaj będzie znowu o fast foodzie. O fast foodzie w Chinach. Fast foodzie, który wszyscy na pewno bardzo dobrze znacie. Będzie to KFC. KFC oczywiście w Chinach nie nazywa się KFC, co w sumie nie jest takie też oczywiste, no bo jednak KFC łatwo to słyszeć. Do tego Chińczycy w większości jednak wiedzą, jak czytać litery angielskie. Filmików robię Q&A, więc zaczynamy! Na Facebooku, Twitterze i Instagramie zadałam wam zadanie, żebyście zadawali mi pytania na ten Q&A. Jeśli chcecie zadać pytania na następne Q&A, to śledźcie mnie na albo Facebooku, albo Twitterze, bo tam jest Znacie ją z mojego filmiku o słodyczach. Koreańska beauty youtuberka Sora! Cześć! Dlatego dzisiaj robimy filmik o kosmetykach. Porównamy nasze kosmetyczki. Zwykła Koreanka, czyli ja i beauty youtuberka. Jakich kosmetyków używamy? Jakie kosmetyki polecamy?